Zase jedu ve vlaku. A zase na východ. Akorát, že ve Spojených státech. Když jsme sem připluli, kamarádi se mi v tom šrumci ztratili. No co, bez tak je uvidím doma. Poslouchejte, paň mámo, doufám, že máte v té kabele něco na pití. Už ten zvuk vlaku nemůžu ani slyšet. Povykládáme si. Vy jste ale legrační chlapík. Jste z legií, je tomu tak? Československí legionáři vracející se z Ruska. Je to tak. To jsme my. I tihle dva. Ospalka a Bručoun. Hej hola, bratře, co se mračíš? Zvládli jsme to. Cesta domů stále daleká, bratře. A já vím, jak si ji ukrátíme. Povím vám nějaké historky. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. No, ono to skoro včera bylo. Witam serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do Last Train Home Legion Tales, czyli pierwsze duże rozszerzenie do gry, która bardzo dobrze przyjęła się na kanale. Oferują nam tutaj 10 misji, ale zanim zaczniemy, chciałem tylko dać znać, że pod koniec każdego miesiąca dodaję informacje na kanale, w co będziemy grali w przyszłym miesiącu. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to na moim kanale w zakładce Społeczność można zobaczyć. Pierwsza misja. Rewolucja czeska. Trzymaliśmy się razem w Rosji, podczas gdy powstało państwo czechosłowackie. Była to męcząca podróż, podczas której musieliśmy liczyć tylko na siebie. To wydarzenie prawie nas złamało. Byliśmy pod presją zarówno ze strony Rosjan, jak i Austriaków. Wyzwania misji są trzy. Cicha robota, nie pozwól wrogom podnieść alarmu. Ciekawość i kot, wysadź pociąg. Zlituj się, ocal mieszkańca. Mamy tutaj wyzwania opcjonalne, jest zablokowane. Odblokuj wyzwania opcjonalne poprzez ukończenie misji za pomocą oddziału narracyjnego. Wyzwania opcjonalne zwiększają poziom trudności misji, jednak zapewniają dodatkowe pamiątki. Aha, i tu mamy oddział narracyjny. A tutaj mamy zablokowane. Czyli każdą misję można dwa razy robić. Oddziałem narracyjnym, a później tym specjalnym. Musimy najpierw ukończyć misję za pomocą oddziału narracyjnego, by odblokować więcej oddziałów. Tak, tak, tak. No dobra. Oddział narracyjny. Mamy czwórkę. Magdalena, Zdeno, Stefan, Jakub. Magdalena, co ty masz tutaj? Jesteś granadierem. Pasywny, niebezpieczny umysł. Granat miny. Niezdarność. Minus jeden do zręczności. Niski wzrost. Nieco zmniejsza szansa na trafienie przez wroga. Zdeno, co ty masz? Masz zwiad, rzucenie kamieniem, strefa śmierci, strzał krytyczny. No to Zdeno będzie dobry. Inteligencja plus 1 do inteligencji. Szczęście, niewielka szansa na błyskawiczne zabójstwo wroga. Nieco zmniejsza szansa na trafienie przez wroga. Mamy Stefana. Co on ma? Sokole oko. Ma zwiększony zasięg widzenia i szansę na trafienie wroga. Maksymalna wartość zręczności zwiększona o 1. Okej. Okay. I to jest KM-ista. Skoncentrowany ostrzał, pasywna to kontrolowana seria, sprincik i ogień zaporowy. No i jeszcze mamy strzelca, który ma dobre wyszkolenie. Znacznie skraca czas przeładowania broni, szybki chód, skupienie, szarża z bagnetem i ciche kroki. No dobra, lecimy. Zrovna kolem nás projížděl vlak plný rakousko-uherských loajalistů. Mířili na západ. Když v tom z toho vlaku vyletěl kus kovu a trefil někoho z našich. Byla to řádná šlupka. Všude byla spousta krve. A já vám povídám, že to byl sprostý naschvál. Bez provokace. Takže jsme ten jejich vlak zastavili, našli pachatele a vypořádali se s ním. Jenže tehdy to šlo z bolševiky do kelu. Několik z nás zatknuli a odvlekli. Včetně mě. Naozaj tě počas tohto pamětného incidentu zajali? No jistě, že. Každopádně, co se dělo, než nás osvobodili, znám jen z doslechu. Naši legionářští bratři a sestry prý na nic nečekali, popadli zbraně a běželi nás zachránit. Benio, pán Bůh ho opatruj, na to chtěl jít chytře a pomalu. Jenže Sokolová soptila, že tam všechno vyhodí do luftu. No to lečíme. No po kolei, po kolei. O, widzę wroga podívo. Pierwszego. Będzie pierwszy trup zaraz. Nepřítel. Ano. Tak se podíváme. Dobra, musimy zniszczyć 5 dzwonów. Nepřítel. Żeby mieć te nagrody. Pane? No dobra. Podívám se. Tutaj w ogóle mogę się z nimi strzelać, bo tutaj dzwonka nie widzę. Przyprawen. No ale dobra. Po cichutku pierw, po cichutku.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozumiem. Widzę ładunki wybuchowe i pociąg. Aha, dobra. Tu dostaniemy te 250 punktów. Pane. To lecimy, lecimy. Pójdź tu. Pójdź tu, dawaj tego. Aktywna pauza i strzał w łeb. On mnie nie widzi? Halo? Przy pana? Tohle bude bol. Dobra, dobra nasza. Ano? Dziwne, bo w podstawce było tak, że jak zabiłem kogoś po cichu, a ktoś był obok, to to słyszał. Ano, pane. Nie wiem, czy to tylko ten pan tak miał, czy o co chodzi. Tak se podíváme, co tam je. No jest tu ich trochę, ale na szczęście tutaj dzwoneczka nie mamy. O, tu jest dzwoneczek. Podívám se. Obstawiony dzwoneczek. Ano. Nepřítel. Už jdu. Tu na pozici. Widzisz mnie, czy nie widzisz mnie? Nie widzisz. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Ten dalej stoi, ten chodzi, ten chodzi. Mam pomysł. Běž to prověřit. Nie wiem, czy to wypali. Poslouchám. Rzucił kamieniem, czy nie rzucił? Rzucił. Jsem na cestě. Gdzie on jest? Tohle bude. Siema. Mamy to. Jsem na cestě. O. Jest krzaczek. Okej. Okay. Tak nie lubię za bardzo skradanek, no ale wyjścia chyba nie mam. Ja to lubię bardziej granat, kula w łeb. Jest synem. Dawaj, dawaj. O, i od razu tego. Ano, pane. Za ciosem. Tohle bude no. Bolet. To jest to. I tych też możemy, bo oni się nie ruszają. Jestem na cestie. To tu gdzieś jeden chodzi, typek. O, jest. Ano, poszedł. Pane, jest synem smrci. No to gitara. Ano? Wy zaraz tu wlatujecie na ostro. Na ostro. Czekam, powiedziałem. Na rozkazy wkryjem se. No to dawaj, zabij. Posłucham. Tohle nie wiem, czy go zdążę. Nie, nie zdążę. Tutaj strzał w łeb. Mnie se nie schowasz. Przyprawen. No i strzelać do niego. Pane. Zresztą ty też. No i gitara. Tak. Ładunki wybuchowe raz. Naszliśmy wybuchniny. Mamy wybuchniny. Trzeba odpalić ten pociąg i zwolnić hamulec. Aha, czy my coś tam wysadzimy. Podívám se. Ano. O kurde. Tak se podíváme, co tam je. Nie, nepřítel, no ich jest tutaj dużo. Podívám se. Vidím tutaj, tutaj nie byłoby szans po cichu. No ale dobra, no to wysadźmy tamtych. Chyba o to, pane? W tym chodzi. Dostaniemy 250 punktów. Tam było do zebrania chyba 3 razy po 250, nie? Rękaczka. No, cicha robota, zobaczymy, bo to będzie ciężkie. I zwalniamy hamulec. Leci! A jak si Sokolová umanula, tak i udělala. A vybouchlo tak nejen pár rudých, ale i Beňův tichý plán. Wow. No ale zrobione. No i zaliczone, gitara. Wow, wow, wow. Zwony. A i cicha robota niezrobiona. Ale z drugiej strony... jen záchranou operaci czekali. Nawet jakbym tych zabił, tak się teraz zastanowiłem, to ten dzwonek też dzwonił. Czyli tutaj pewnie był wybór, albo pane? Zdobędziemy 200 punktów poprzez ano, wysadzenie, albo robimy cichą robotę. Bo tam mieliśmy jakąś opcję do odblokowania Sam później nowych żołnierzy. Tutaj chyba chodzi o to, żeby parę razy robić jedną misję. Szczerze, ogólnie tego w grach za bardzo nie lubię, no bo jeżeli... Podívam se. Mamy jakąś misję do zrobienia, no to ją robimy. Tak, a nie sztucznie wydłużać i robić ją 5 razy, nie? To by szło. No, no ale dobra, zobaczymy po tej misji, jak to będzie wyglądało. Skoro panie? Już nie mam cich... No to dobra. Nie ma cichej roboty, to lecimy z moją robotą. Tą, którą lubię i szanuję. Czyli granat i kula w łeb. Ano. Ano, panie. Kto jest? Pięknie. Poczuwam. Poczuwaj, poczuwaj. O, o, tak, panie. Amunicja. To muszę uwolnić więźniów, ale tam jeszcze była jakaś misja. Dlaczego nie mam tej zaznaczonej? Ano? To jest dziwne.
Tutaj. Wiem, że były trzy. Jedna już zrobiona. Wyzwanie, jedno zrobione. Drugie przepadło. A trzecie? A ten typek co chce? Ej, typie ty. Tak se podíváme, co tam sobie. Ja tu widzę krzaczuszki. Ale szybciej w te krzaki. Szybciej, szybciej. Ojej, tam też idzie. Dobra, tu mam... Ogarniemy sobie te trzy punkty obserwacyjne. Jeden jest na czerwono, czyli jest obstawiony. Patrzą sobie w oczka. A ten gdzieś lezie. Zaraz go zajmiemy się nim. Normalnie, to jest dobry moment. Chociaż ten do niego, a na niego patrzy. Tu na pozycji. Nie, no to nie mogę tego zrobić. Idę tam. Tohle bude bolet. Ciekawe, ciekawe. Jo, proveriu. Stara, dobra robota. Připraven. Dobra. I tego bym zdjął. A ten teraz jest tyłem. Wasze rozkazy, hlavně po tichu. Zabić. Ajajaj. Nie zdążymy, bo on mnie zobaczy. I go bagnetem? O, nie słyszał. Urobím to rychle. Oni gusi są jacyś. Przesuwam się. Nepriateľ. Hlavně po tichu. Už idem. No i pięknie. Do naszego zwiadowcy. Do naszego zwiadowcy. Są tu. Dobra, ogarniamy pierw te trzy punkty. Tutaj jeszcze nie idę. Tu mamy misję główną gdzieś. Pewnie tutaj. Mamy uwolnić więźniów. Okej. Przydałoby się też odkryć mapkę. Presuwam sa. I zobaczyć, jak to wygląda. Już idę. Dziwne, że one nie wstawione są, te dwa kolejne punkty. No ale dobra. Zaujmam pozycję. O, tam widzimy dwóch. Tu na bramie stoją. Oni jakiś obchód robią. Tutaj jest ich sporo. Tutaj jest ich sporo. No idziemy tu. Idziemy tutaj. Nieprzyjaciel. Jaki tam nieprzyjaciel? A tu co się dzieje? Nie wiem, o co chodzi jeszcze. O co tam chodziło? A, i to jest te trzecie wyzwanie. Zlituj się, mamy uwolnić, ocalić mieszkańca, ale mam tylko 43 sekundy? Tak. Wow. O, oni go wysadzą. Ktoś gdzieś? Aha, tu leci ten. Ja muszę to rozwalić na czas, bo leci dynamit jakiś. O kurde, dobra. No to nie, no to wlatujemy na maksiora w nich. Szybko, szybko. Nie, no tak nie mogę. Dlaczego ty jesteś tutaj, kamisto? Chodź tu, mam pomysł. Wasze rozkazy. Ty bagnetem. A ty kula w łeb. Mnie se nie schowasz. A ty... Wasze rozkazy. Iść to niż. Dohliedniem na to. Czekam na rozkazy, panie. Ty, 20 sekund. Dobra, rozumiem. Uwolniony będzie? Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze nie jest uwolniony. A jest. Dobra. Ano, panie. Dobra, ty możesz się tu wrócić. Będzie bum, będzie bum, będzie bum, będzie bum. Dawać bum. Jakieś te wybuchy dziwne są. Są tu. Działały normalnie. Rozumiem. W podstawce. No ale dobra. Nieprzyjaciel. Ogarnięty nowy cel.
Znaczy nowa mapka. Oho, ho. A, i tu są więźniowie, których mamy ocalić. Okej. Okay. Jakoś się trzeba będzie za to zabrać. Przyprawieni. Lecimy tu. Presuwam sa. Presuwasz się? To się presuwaj. My też się przesuniemy. Wow. Pane? Nie tak na pewniaka. Tak się podziwamy. Co tam je? To granacik? Pane, podziwam se. Granacik, normalnie. Ano? Chodź, chodź. Wyrażam. Mamy jeszcze 3 granaty. Granat! No. Jest, stoi. Patrzcie. Bum. Są przyprawena. No i dobra. Presuwam sa. Zobaczmy, co tam jest. Chcę odkryć całą mapę. Naši zachránci si dávali na čas, takže rudí nás mezi tím přesunuli na bezpečnější místo. Jaké bezpečnější místo? Pro ně. Oni kdyžsi jsou... Oni, nie. Ano, pane. Dávaj šipko tu. O co tu chodzi? Oni v bezpečnější místo jdou, to lepší, že by nešli tam. Rozumím. Šipko třeba załatwić těch strážníků, pevně třeba bude jich měj. Jsou na cestě. A, měj. Nie, no, trzeba się wycofać. Ano, panie. Dobra. Niech sobie ich przesuną. A my zobaczymy, co jest tam. Wyrażam. Nie, gdzie ty biegniesz? Halo, halo. Ogarnij. Rozumiem. Się. Wolni więźniów. Dobra, wydarzenia były 3. Znaczy te zlecenia. 3 skończone. Presuwam sam. Została tylko misja główna. A nie muszę ich zabijać. Nawet nie mam szans. Ich tam jest z 50, a nas 4. Dlatego tą misję trzeba było po cichu robić. Najwyżej za drugim razem spróbuję. No dobra. Wyrażam. Nie widział, nie widział. Ano? Tak se podíváme. Co ich tam jest tylko dwóch. Připraven. Ich jest tylko dwóch. Wasze rozkazy. Do poslednego dychu. Jsem na cestě. Short тебя побери. Mám ho na mušce. Ano? Stara dobra robota, stara dobra szkoła. Podívám se. Rozumím. Ktoś będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Tak se podíváme. Co ano, tam jest? Nie ma. Nepriateľ. Tu jest nieprzyjaciel. Aha, i tu jest początek. Tu wysadziliśmy. Aha, to już będę wiedział, jak zrobić po cichu. Bo tędy bym nie przeszedł, bo było ich za dużo. Tu też było... Chyba właśnie powinienem zrobić takie kółeczko. Chyba tak. No to dobra, już wiemy o co... To robimy tak. Najwyżej ten odcinek będzie krótszy. A najwyżej postaram się zrobić tak, że jeszcze w ten sam dzień zobaczycie drugi odcinek z tą samą misją. Inną ekipą. Tą, co nam dadzą. I zrobimy po cichu, żeby zyskać te 250 punktów. O, to jest plan. Teraz mogę na ostro polecieć. Podziwam się. Może nie aż tak na ostro. Ano, chociaż. Jestem na cestie. A kuku. Co to było? Zamierzuję. Pane. Mam ho na muszce. Ano. Postaram się o to, pane. Ktoś słyszał? Nikt nie słyszał. No i dobra, bo tutaj gdzieś jest pokazane, że tak są moi. Podziwamy, co tam je. Ich muszę uwolnić, ale tu jest strasznie mocna obsada. Granaciki polecą. Rozkazy, pane. Widzi mnie przyjaciel. Rozumím. To jest most. I za co się schować? Jest. Już du. No to już. Tam gdzieś jest najwięcej. Tam. Panie. Nepřítel. Rzucaj tam. Aha, no to to już. Bo nie mieli dobra trybu cichego. Hľadám kryt. Oj, ale się wrąbałem. Teraz to dałem ciała, co? Gdzieś tu jest wróg. Ano. Zabij go. Rozkazy, pane. Zabij go. Pane. KMista, musisz nas uratować. Przyprawieni. Tych tarapatów. Krycja palba. Prokletie. Posłucham.
O kurde, czy ja z tego wyjdę? Staram się o to, pane! O kurde, nie wyjdę z tego. Czekam na rozkazy, panie! Chciałbym ci je dać, wiesz, ale... Rzuć do tej dwójki. Chodzim granat! Nie no, nie dam rady tutaj. Aha. Rozkładam. Pripraveni! Chociaż? Może z tego wyjdę. Presnie tak, panie. Ten mi się nie posłuchał, strzelec. Zadanie ukończone? A, bo wszystkich zabiłem tych ochroniarzy całych. Są tu! Tylko, że ja mogę nie przeżyć tego. Rozkazy, pane! Wasze rozkazy? A kto musi być? Kurczaczki. Ty zaraz padniesz. A tam jest kolejnych dwóch. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, żyje. Mam ho na muszce. O cholerka. Bardzo brzydko to zrobiłem. Wasze rozkazy, idę do utoku. Zabić go, ten też zaraz padnie. Pripraveni! Panie? Zrobimy inaczej. Może zdążę. Jest. Zahajuję palbu. No. Są tu! O. Do poslednego dychu! Stój! Poczuwam! Wasze dobra. Rozkazy! Zrobione. Podam rozkazu! Nie no, tragedia. Ano, panie. Ano. Strasznie to wyglądało, to co ja zrobiłem w tym odcinku. Kryjem sa. Ha, to są moi. Amunicji, ja chyba tutaj nie potrzebuję zbierać amunicji, przecież tutaj nie mamy pociągu. Nie, jakby nie zbieramy materiału. No dobra, wezmę, bo jest. Wezmę, bo jest. Widzi mnie przyjaciela. Nie no, pójdziemy sobie dookoła. Normalnie, tam jest czysta droga. Widzę, że wyjście jest tam, gdzie zaczęliśmy misję. No to dobra. W sumie skoro jest taki dobry czas. Są tu. I mi się to bardzo nie podobało. Pykniemy chyba drugi raz tą misję. Tak żeby zrobić po cichu. Co tutaj się dzieje? A skąd oni się wzięli? Podla rozkazu. O kurde, zablokowali mi drogę. Panie. Tak, przyprawione. No dawaj, dawaj tą minę. To by szło. Wasze rozkazy, panie? Widzi mnie przyjaciela. A nieprzyjaciel widzi mnie. Zahajuję palbu! Nieprzyjaciel. Rozumiem. No dlaczego nie działa to? Krycja palba! O, właśnie. Aha! Kryjem sa. No i chodźcie. Idziem na pozycję! Ominą tę minę, czy nie? Nie, nie ominęli mnie. Sami rzucili granata i w to wpadli. Jać. To za ciamajdy. To za ciamajdy. Cześć. A, nikogo nie widziałeś, co? Ty widziałeś się. To jest lepsza możliwość, ano. Musimy doprowadzić swoich. No ale dobra, teraz przynajmniej wiem, jak wygląda... O kurde, biegną. To jest lepsza możliwość. O nie. Zjadowca. Co taki wolny? Bo on jest ranny. Musimy się niekam schować. Muszę mu jakoś pomóc. Przyprawieni. Znowu to samo. Rozkazy, pane? Kurde, o nie. Ale wpadłem. Ogólnie teraz pokazuję, jak nie robić tej misji, nie? Ujdu. Ty uciekasz. Poczuwam. Do poslednego dychu. Aha. Zahajuję palbu. Czekam na rozkazy, panie. Zabijaj tu. Pane? Mnie se nie schowasz. Tego samego, no nie wierzę. Posłucham. Postaram się o to, panie. To biegnij, biegnij. Sam na cestie.
Dostał. Som pripravená! Dostał. Vaše rozkazy! Kurde. Áno, pane! I co teraz? Už idem. Zobaczmy, jak dobiegnę bez niego. No bo nie miałem, sprawdziłem, nawet nie miałem pierwszej pomocy u nich. A, no to i tak bym czekam z tym nic nie zrobił. Panie. Áno, pane. Zostawili go. Potrzebują. Ale ja mam tylko przetransportować tą szóstkę, nie? Dle rozkazu. Może on nie zdąży zginąć? Jestem bardzo blisko, tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Nakonec nás zachránili, ale píchli jsme tím do vosího hnízda. Jenže no i jest, několik opuš. Našich muselo Rudé pozdržet, abychom my ostatní mohli utéct. A jak dopadli? Stali se z nich hrdinové. Ej, on ogólnie już nie umiera. Dobra. Kończymy to. Zwycięstwo. I to koniec historii. Możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę byliśmy tacy dobrzy. Zrobiłem 4 rzeczy z 5. Tylko cicha robota nie zrobiona. Opuść. I zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Bo ten Last Train Home, ten dodatek jest troszeczkę inny niż podstawka. Aha, i mamy ukończone 25%. Och, oj, to trzeba 4 razy jedną misję robić. Nie, no to ja nie będę robił 40 misji. W sensie 40 razy, bo to 10 razy 4, 40. No dobra, pobawimy się trochę. Zrobiłem w bardzo brzydki sposób podstawową opcją. No to mamy kolejną misję, no to lecimy z tą samą. Co my tu mamy? Bo co tu chodzi? Mam teraz 1000 pamiątek. Nagroda tutaj jest 250, tak zrobimy po cichu. Strzelec wyborowy. Strzelanie na oślep. Okej. Okay. Tutaj jakbym sobie dodał, że na przykład... Nie będę mógł pozwolić, by którykolwiek z żołnierzy został obalony. Wtedy dostanę kolejne 100. Aktywne. Aha, dobra. Czaję, o co chodzi. A tutaj kudeczki są. Muszę ich wykupić, żeby mieć na 100%. Co ja miałbym zrobić Romanem i psem? Ale tutaj wyzwania dają. Weterani. No tutaj jest konkretna ekipa. Dobra. Dobra. Jak ja miałbym uwolnić psem i Romanem? Więźniów. Tylko, że taki jest plus tego, że teraz znamy mapę, nie? I mogę na przykład tam, gdzie byli na początku nasi więźniowie do uratowania, ich po jakiejś chwili przenieśli w bardziej strzeżone miejsce. Czyli na przykład takim Romanem musiałbym szybko tam biec. Ej, próbuję to, dobra, lecimy. Wykupimy sobie Romana i psa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Romanek. Co on tutaj ma po kolei? No to destrukcja, no my to wszystko znamy z poprzedniej, nie? Specjalista od walki wręcz. Dobre wyszkolenie, znacznie skraca czas przeładowania broni. O, on ma szarże z bagnetem, ma leczenie samego siebie albo psa. Ciche kroki. Czyli co to są te ciche kroki? Że sprawia, że on już porusza się bezszelestnie. Szybki chód. A piesek co ma? Niski wzrost, czyli go ciężej trafić. Zwiększa obrażenia i odporność w zwarciu. On też ma szarże. No dobra, pobawimy się, lecimy. To jak gramy, to... Baba Jaga w ogóle to się nazywa. To możemy sobie aktywować jakieś wyzwania opcjonalne. Legioniści wrogowie zawsze trafiają w swoje cele. No lepiej nie na Romana. Mogę wszystko aktywować. Ale wtedy byśmy byli bogaci. Ale tu i tak 500 dostanę. 250, 250. Ile mam? 400 tylko. Nie no, to musimy coś aktywować. Strzelanie na oślep. Żołnierze mają... Ej, to jest dobre. Żołnierze mają nieskończoną amunicję, ale zmniejszoną celność. Ja tutaj będę starał się po cichu. To sobie aktywujemy. Żołnierz nie może być obalony. Dobra. Liczba punktów zdrowia wrogów jest podwojona. Oj, to nie. To tego nie chcę.
Powaleni żołnierze od razu umierają. Okej. I strzelec wyborowy. Legioniści i wrogowie zawsze trafiają swoje cele. To nie, bo wrogowie zawsze trafiają swoje cele. Ja chcę być tutaj nieuchwytny. To te trzy sobie aktywujemy. Jedziemy Romanem i piesek. Jak się piesek nazywa? Azor. Roman i Azor. No i postaram się zrobić po cichu. Jedziemy w to. No kurde, bo nie wiem w sumie jak robić odcinki pod to, nie? Skoro tak tutaj to mamy. Może po prostu wydam 10 dużych odcinków i... Kurczaczki, nie wiem jak to ugryźć. Zaraz się zastanowię. Grając nad spontana. Na razie ciągle lecimy z pierwszą misją. Ej, dobra, to ten filmik widzieliśmy. Tutaj wszystko widzieliśmy. A czekajcie. Aha, no już nie mam tamtych misji, okej. To jest teraz wyzwanie, żeby zwolnić hamulec. No ale wtedy nie zrobię po cichu, nie? No to dobra. Muszę usunąć. Tak, z tamtej strony. Pójdziemy. Postaram się zrobić po cichu. Jak mi się nie uda, to przynajmniej zrobię to psem i Azorem. Ale ten Azor szybki. Psem i Azorem. Romanem i Azorem. Czaczki. Ale oni są szybcy, naprawdę. Co mi zrobicie? I to jest też przewaga, bo ja wiem, gdzie są wrogowie, nie? I jak się zachowują. Tutaj tej trójki nie zabiję. Mam tylko dwóch, ale sobie dałem wyzwanie od razu Roman i Azor. Amunicji nie trzeba zbierać. Ale tylko gdzie oni pójdą? Dobra, poczekam chwilę. Ej, podoba mi się to. To jest ciekawe. Jak ukończymy chociaż misję podstawową jednostką, no to odblokujemy następną misję, nie? I w sumie wszystkie misje tak czy siak zobaczymy. Nawet jakbym się wypstrykał z tych punktów. Rozumiem. A pies się też porusza bezstrzelecznie? Tak, ma ciche kroki. No, to ja mogę biegać nimi. Ale szybko się poruszają. Dobra, to będę musiał załatwić. Szkoda, że nie mam lornetki. I pies pewnie tego nie ogarnie. Ogarnie. Nie, to ja... Pies też to ogarnie? Aż sprawdzę, czy mogę rozwalić dzwonek psem. Azorkiem. Porusza się bezszelestnie, nie? Kto jest? No to już, chowaj się. Aj, Azor, ty sieć. Rozumiem. No spadła. Dobra. A, teraz ty na to. Dobra, czekamy. To w sumie nic takiego się nie stało, że tak beznadziejnie zrobiłem pierwsze podejście. Bo i tak trzeba to parę razy zrobić. No to czekamy. Panie. Spadła stąd. Oj, Azorku, już. Normalnie. Zdolny pies. Kochany. Pierwszy z pięciu. Biegniemy, bo musimy uratować naszych, dopóki chyba ich nie przeniosą w tamte miejsce. Kto to widział? Kto to widział, kto to słyszał? Nie zobaczysz nas. Jesteśmy za szybcy. Oj, ale ci już mogą. Jest, udało się. Też tak rozkminiam, że można te główne wyzwania po 250 punktów nawet się nie spinać, skoro nad nimi aż tak bardzo na początku. Skoro parę podejść jest. To teraz kurde... Dobra, nie widzą mnie. W sumie? Ej. Ich jest tylko dwóch. No to wiecie co robimy? Azorek tu? Co się dzieje? Ty tu, Romanek. Zarąbiści są. Jestem na cestie. Nieprzyjaciel.
Rozumím. No dobra. Ujímám pozici. Ci wrogowie byli, znaczy ci moi byli... Ktoś widział mnie? Už jdu. Opie, już mnie tu nie ma. Vidím nepřítele. Cię ruchamy bezszelestnie. Jdu tam. Kurde, nie mam tego, nie? Lornetki. To jest takie uciążliwe. Bo tu muszę walkę stoczyć. Tutaj są moi, a oni są, kurde, obstawieni. No dobra. Po cichu. Jest problem. Jest problem, bo jest walka. Ano? Co się dzieje? Dlaczego nie mogę bagnetu użyć? Możecie się spolehnąć. Mogę. Za republiku! Jesek. No to chyba muszę tak to robić. Ty strzelasz do niego. Bierz go. Zostaw psa. No i... Ajajaj. Czyli walkę zaczę... Ojojoj, ja mam tylko dwójkę. Wycofać się. Dawaj, na tym się skup. Dobra, nie żyje. Na tym. Jesek ci pomoże. Świetnie, idzie to. Roman jest mocny, on jest na poziom 5. A to w sumie pierwsza misja. No i proszę. Zrobione. Mógłbym się wyleczyć, ale szczerze? Muszę zatrzymać. Muszę zobaczyć, co ja tu miałem zrobić. Alarmy. Ej, jeszcze nikt w ogóle alarmu nie ogarnął. Date, mogę to jeszcze spróbować zrobić. Żołnierze mają nieskończoną amunicję. Nie mogę być obalony. Od razu umieramy, gdy jesteśmy obaleni. No i dobra. Muszę o tym pamiętać. No to inaczej, to się rozkazy. Wyleczymy. Wyleczymy się. A wy szybko wasze uciekajcie, rozkazy, bo tam... Pane? Zaraz was zobaczą. Samozrejmie. A ten jakąś beczkę ma. Chłopie, weź to zostaw. Może on to... Tu jest. Zostaw to. Ano? No i dobra. Powidejte. Alarmami się teraz próbujemy zająć. Ta ekipa czekam. Musi się schować w krzakach. Rozumiem. Bo oni nie mają broni. Nie mają, nie? Nie mają. Jesek. A my lecimy ogarnąć te alarmy. Tu gdzieś się jeden znajduje. Tutaj przydałby się chociaż zwiadowca albo lornetka dla Romana. No bo właśnie, jak ja miałbym to teraz ogarnąć? Ten alarm. Chociaż nie ma innego w pobliżu, nie? Chyba nie ma innego w pobliżu. Dobra, czy ja mogę to zrobić na przypał i uciec? No tak. No bo to będzie przypał. Bo ten już mnie widzi. Schować się. Kurde. Się ruszamy bezszelestnie przecież. No i dobra, to robię to na przypał. No bo oni tu się kręcą, to nie ma co. Dawaj, piesek. Dawaj. Jest dwa? Dobra, są dwie. Uciekamy. Ej, podoba mi się to. Bardzo mi się podoba. Oni niech sobie tam stoją, bo są w krzaczkach. Oj, piesek dostał. Nie strzelać do psa. A ci biegną. O kurde. Szypał. Uciekamy tą dziurą. Ale oni mnie nie widzą. Oni biegną, bo biegną.
Mam nadzieję, że oni... O, cholerka, ale się wrąbałem. No oni będą mnie... Nie... Chyba ich nie widzą, no nie mają prawa. Ale tutaj ja ich nie przejdę. Za budynek? Ale tam ich jest dużo. Z tymi sobie nie poradzę. Ale są krzaczki, o! Szybko w krzaczki. I co, cwaniacy? Co? Już znaki zapytania. Dobra, jeszcze trzy alarmy. Tylko, że oni teraz biegają jak poparzeni. Biegniemy. Tylko, że oni się mi zaraz poodwracają, nie? No ale muszę jakoś przebiec koło nich. Kto jest? Dobra, biegną za mną. Jednak za mną biegną. Opsa? Jacek, schowaj się. Roman sobie poradzi. Romanie. Jacek. Azor, dawaj, dawaj. Lecisz z następnym. Inaczej. Magnecik. Nieaktywny jest? No nieaktywny. Dogryźć tego. Dawaj, bo mi pies zarapadnie. Roman nie trafia. Co jest z tym magnetem? Ano? Za republiku! Czorci mnie pobieri! No i dobra. Roman, masz dużo leczenia, no to lecz psa. Bo o to w tym chodzi, tak mi się wydaje. Po to mu tak wyposażyli aż tyle apteczek. Rozkazy? Żeby tutaj biegać i takie rzeczy robić. No troszeczkę to jest inne, nie ukrywam. Od podstawki. Ale podoba mi się. O, tam mamy też do wyleczenia. Czekajcie, bo ja muszę jeszcze trzy te, nie? Ej, to ja nie wiem, gdzie są trzy. Halo, halo, wiem, gdzie są jeszcze dwie. Tutaj były dwie koło siebie. Tak, tutaj będą dwie koło siebie. A gdzie jest trzecia? Trzeci dzwoneczek? Wyłącz wszystkie alarmy. 5. Co się dzieje? Ano. Kurde, muszę sprawdzić całą mapę. Du tam. A, tutaj jest, dobra, dobra. Rozumiem. Už jdu. Rozkazy? Udělám to rychle. Dawaj. Jacek ma dobre widzenie. Myslím, že to byl poslední. Nie wiem, czy on jest sam, czy nie. No lecisz. Nie, bo on zaraz mnie zobaczy. Lecisz. Stoj nam ataku, bratcy. Zostaw ten dzwonek. No. Ale szybki jest. Zarąbiście. Zarąbiście. Dobra, dwa dzwoneczki zostały. Jeden był gdzieś tutaj. Tutaj gdzieś. No nie mam lornetki, muszę wchodzić na przypał. O właśnie. Co się dzieje? Ano. Widzim nieprzyjaciele. Jacek, tego? Rozkazy. Tego. To jest mój styl grania, kurde. Widzim nieprzyjaciele. Tu i było sporo, nie? Rozumiem. No właśnie, tu jest ich sporo. Nie, chyba ten dzwonek pierw, bo tu jest ich najwięcej. A ten sobie bym zostawił na sam koniec.
Tylko z drugiej strony muszę też tych doprowadzić jakoś blisko. Dobra, oni są w krzakach? Gdzie ja ich zostawiłem? Tak, oni są w krzakach, do nich czekają. Pierw ogarniemy sobie, żeby bezpiecznie dotarli oni. Mądra wolba. Oni nie mają broni, jak ktoś będzie do mnie strzelał, to muszę dawać dyla. Samozřejmě. Už jdu. Będę musiał dawać dyla. O właśnie. Uwaga, uwaga. Dle rozkazu. To ich było mało, nie? Tych zabiłem. Rozumím. Rozumím, rozumím. Samozřejmě. Tak, żeby za blisko nie dojść, bo aktualnie jak dojdę za blisko, to się automatycznie misja zakończy. Mogłem sobie tutaj trochę bardziej drogę oczyścić. Trochę na przypał. Ale dobra. O właśnie, bliżej ściany. Ano, pane. Pięknie. Na razie czysto. No i dobra, wy czekacie. Nie, bo za blisko podejdę zaraz i będzie koniec misji. Ano, pane. Wszyscy schowani? Tak. Jest sześciu? Jest sześciu. Wracamy do Romana. Świętej pamięci. No i to muszę zostawić, bo... No nie oszukuję się, tu jest ich za dużo. Tak mi się wydaje, czekajcie. Vivi. Jest tutaj i tutaj. Problem jest tego typu. O kurde, tam też są, ale jestem bezstrzelesny. Ano. Tutaj jest dwóch. Rozumiem. Nie no, ten chyba będzie najciężej zrobić. I tu będzie przypał, więc postaram się jakoś to ogarnąć. Nie no, ich jest trzech, nie załatwię ich tak. Szkoda, że tu nie ma nigdzie czaczków. Są tutaj. Rozumiem. Też są tutaj. Sława Bogu. Oni mnie nie widzą. Dobra, tak coś widzę. No, nie widzę wszystkiego. Też są tu krzaczki. Gdzie teraz są posiłki? Ej, może to się udać? Rozkazy. Ano. A jest tu. Kurde, no nie uda się. Dawaj w krzaczki. Będziemy bliżej. Też w krzaczki. Chodź, nie wstydź się. Ej, tu jest trzech. Patrzcie, oni się zablokowali. Oni się zbugowali. Dobra moja. Tego tylko pokonam od tyłu. Co, dzwoneczek też sobie ogarnę. Nikt na to nie patrzy. Ej, zrobię tą misję przez to, że się zbugowało chyba. No tak, no. Jest trzech naraz. No to co? Romanie, tu po cichu. Hlavně tiše. Vidím nepřítele. Jego widzisz? Zaujímám pozici. Idziesz po cichu. Ano. A ten? Oj, kurde, on widzi. Rozumím. Wycofaj się. Nepřítel. Idzie. Jdu tam. Dobra, wróć się. Hledám kryt. Zaujímám pozici. Skąd tam ciągle stoi? To jest pytanie. Bo jeżeli on tam ciągle stoi, to ma ciągle podgląd na to. Rozumím. Ktoś gdzieś? Kurde, on tam ciągle stoi. Już tu.
Ciekawe, czy on robi obchód. Zrobię tak, że odczekam chwilę. No, lornetka by się przydała jak nic. Jest gdzieś ktoś? Tak się uparłem na to. Może jednak tą byłoby łatwiej, chociaż tu pamiętam było ich sporo. Jest szybszy. No kurde, patrzy na to. No jest nie do zrobienia tego bez alarmu. Oj, tutaj. Może się ruszy. Mam rzut kamieniem? Przyprawen? Nie mam. Bo jeżeli tu będzie alarm, to boję się, że też tu będzie alarm, nie? On się kurde nie rusza. To trochę trwa, jak on to obcina. Kurde. To będzie ciężej zrobić. Na pewno. No nic, spróbuję. I zobaczymy, co z tego będzie. Ja думал, я что-то услышал. Stoj na miejscu! Dobra. Go nie widać. Oni biegną. Ciekawe, czy tam nie pobiegną. Piesek musi się schować. Nieprzytel. No i dobra. Co oni? Nic nie zrobią. Halo? Tu nikogo nie ma. No i dobra. Oni wracają na swoje miejsce. Oni idą się też zablokować, tak? Zobaczmy. Tak, patrz. Pójdą się zablokować. Tak. Tak to właśnie zrobią. Tylko teraz Roman nie może wyjść. Ale go pilnuje. Ogólnie misja się zakończy, gdy oni dojdą. Ej, dobra. Piesio. Dawaj. No kurde, teraz nie pójdzie sobie. Romana pilnuje. Azor, wszystko w twoich rękach. O kurde. No tam będzie trudno. Tych bym musiał zdjąć, a bez Romana tego nie zrobię. No, potrzebuję tu Romana. Azor. No. No to inaczej, jeszcze inaczej. No nie, bo ja w sumie jak ja go zaatakuję bagnetem, tak jakby psem, tą szarżą, to oni się ockną, nie? Kurde, Roman utknął. Jest jeszcze na to sposób jeden. Azor, wracasz tu. A Roman? Dyla. Po prostu dajesz dyla. Zemla ceście. To jest... Właśnie, zanim oni ogarną, co się stało, to mnie już tam nie będzie. No i dobra. Gdzie ta trójka? A tam, no to idealnie. Bo Romanek, po cichu. Azorek, bagnetem. Czy bagnetem, no wiadomo, o co chodzi, nie? Szarżą. O kurde. Zaalarmują nas? Nie, no bo oni są daleko od alarmu. Muszę z nimi stoczyć walkę. Dobra. Do poslednego dechu. Normalnie. Ty, stój. Rozkazy? Zostaw mi Azorka. Ano?
Wylecz Azorka. Leczymy Azorka. To mu rzekaś zranieni? No i pięknie. Jeden alarm i możemy kończyć misję. Ano. Do tam. Azorek jest szybki. Ktoś obserwuje to? No jasne, że to obserwują. Ja bym musiał tu granat rzucić chyba. No ja nie wiem, albo się z nimi rozprawić inaczej. Wydaje mi się, że... Nie zrobię to, tego tą ekipą. Bo oni obserwują to i są bardzo blisko. Jedynie co mogę zrobić, to spróbować to zrobić na szybko, na chama. No tak, bo oni to obserwują non stop. A ty musisz mu pomóc. Oj. Idź go lecz. Dobra, nie. Oni są przekwapieni, wszech wyszedł. Dobra. Dyla. Dawaj, Azor. Rozumiem. Dobrze. Pokaż im faksa. Świetnie. No i co oni mi mogą? Mogą mnie pocałować. Ano. 4 litery. Tutaj lecimy. Opsa. Nie, no świetne to było. To było świetne. Robimy to tak. Tymi wychodzimy i mamy misję zrobioną na Maxiora. Rozumím. Nakonec nás zachránili, ale nie wierzę, že to zrobili. Do osího hnízda. Jenže několik našich muselo rudé pozdržet. Tak, ale za to už dostaliśmy punkty, že by nedostal, nie? Za vysazení pociągu. Stali se z nich hrdinové. No i dobra. Zrobiliśmy sporo wyzwań, dużo punktów. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Aha, i to mam odhaczone, czyli nie mogę drugi raz tego wybierać. Rozumiem. I ograniczona ilość punktów do zdobycia jest. 67%. I je też muszę zrobić, żeby mieć na 100. No ale widzę, że już godzina filmu, tak więc tak sobie zakończymy. No i chyba w taki sposób będziemy robić. Będę robił jedną misję, aż zrobimy 100% i dopiero odpalę drugą, żeby tak się nie nakręcać, bo aktualnie po prostu wiem mniej więcej, gdzie są wrogowie i łatwiej mi będzie podejść właśnie do kolejnych wyzwań. A jak pójdę na drugą, trzecią, piątą misję i wrócę później do pierwszej, to takie będzie, a czy on tu był, czy on tak chodził, wiecie o co chodzi. No ale dobra, w tym filmie to tyle, mam nadzieję, że się podobało, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, siema!